Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 79. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 79. spotkanie z bardzo wyjątkowego miejsca mocy. Jesteśmy bowiem tuż pod samymi szczytami krystalicznych gór. Gdzie woda jest czysta, gdzie wypływają źródła i gdzie dzisiaj otrzymasz energię, siłę i moc i wykorzystasz ją w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach, by połączyć się z krystaliczną Twoją duszą wyższą i odrzucić wszystkie ciemne zabrudzenia i wszystko to, co nie ma z Tobą nic wspólnego. Nasze dzisiejsze 79. spotkanie jest bardzo symboliczne. Mamy bowiem 7, czyli ta energia królewska, wyższa, energia władzy nad Twoim królestwem, nad Twoim terytorium, ale mamy również 9, czyli eremita, samotność. To takie momenty, gdy wycofujemy się z tego normalnego życia, by połączyć się z duszą wyższą, z tą krystaliczną energią, która jest w Tobie i korzystać z jej mądrości wyższej, siły, mocy, kształtować Twoje życie według Twoich pragnień. Dzisiaj na naszej 79. ceremonii otrzymasz kolejny klucz wtajemniczenia i zakończenie cyklu 70. spotkań. Klucz, by Twoje życie było pełne szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, by było idealne, zgodne z wizją Twojej duszy wyższej. Jedno, jedyne i niepowtarzalne. I by każdy dzień był odczuciem spełnienia. Spełnienia siebie tutaj i teraz, w Twoim królestwie, na Twoim terytorium, spełnienia Ciebie, czyli Twojej czystości, Twojej krystalicznej duszy. To zupełnie coś innego, niż gdy żyjemy i spełniamy oczekiwania innych, wzory wyniesione z domu rodzinnego czy z wychowania. Bycie sobą, bycie w 100% sobą, jedyną i niepowtarzalną istotą, jest najwyższym spełnieniem. Bycie wzorem, kopią czy istotą, która spełnia jakieś wzory i programy, to nie ma nic wspólnego ze spełnionym i szczęśliwym życiem. Dzisiejsze spotkanie ze Szwajcarii, bardzo wysoko, wśród praktycznie najwyższych szczytów, gdzie ta czysta, krystaliczna energia stoi do Twojej dyspozycji. Wszystko inne jest u naszych stóp, czyli i miasta, i wioski, i drogi, i to wszystko, co związane z tą codziennością, szarym ludzkim życiem. My, spotykając się tutaj, łączymy się z najwyższą energią. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Rozpoczynamy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku uzyskasz wskazówki od siły wyższej, jak iść dalej, jak połączyć tę energię bycia królem, królową, władcą Twojego życia, Twojego terytorium z tą energią eremity, wycofania się i odnalezienia w sobie Twojej prawdziwej wizji życia, krystalicznej czystości, energii, siły i mocy. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła
i wydech wszystkich ciemnych energii, od których pragniesz się uwolnić. I jeszcze raz głęboki wdech światła. I wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła. I wydech. I teraz poczuj, jak twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w tobie, wszystko wokół ciebie jest tak silne, że nawet ja odczuwam i wszystko wokół mnie. I rozpoczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej duszy i mojego otoczenia. Teraz. I po.
naprawdę Twoje? Zastanowić się, czy ta droga, którą idziesz, jest naprawdę idealna? Rozjaśnić wszystko. Wybrać trzy cele, które są dla Ciebie najważniejsze. Zapisać je w Twojej księdze, by zawsze mieć je przed oczyma. I gdy wrócisz do tego normalnego, codziennego życia, to przypomnisz sobie, każdego dnia masz przed sobą tą białą kartkę papieru i na niej masz napisane te trzy główne cele. I wiesz, czy to, co robię w tym momencie, jest zgodne z moim celem? Czy to, co myślę w tym momencie, jest zgodne z moim celem? Czy doprowadzi mnie do jego realizacji, czy też nie? To jest przesłanie naszej dzisiejszej 79. ceremonii. Krystaliczne myśli, krystaliczne słowa, krystaliczne intencje. Bądź jak ten moment, jak ta woda, która wypływa ze źródła. Bądź jak w tym momencie, gdy Twoja dusza wypłynęła ze źródła, która wiedziała, czego chce, jakie są jej marzenia, jakie są jej cele, jakie są rzeczy do spełnienia, do realizacji. Oczyść to wszystko, co nie ma z Tobą nic wspólnego. Usuń te zabrudzenia, a zobaczysz, że osiągniesz wszystko to, czego pragniesz i Twoje życie przyniesie Ci krystalicznie czyste, idealne rezultaty. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Przypomnij sobie, kim naprawdę jesteś. Nie tylko odrzuć ten stary obraz Ciebie, ale spraw, by każda myśl była czysta, by każde słowo było jasne i by Twoje cele były jasne i zgodne z Twoim sercem, czyli z Twoją duszą wyższą. Krok po kroku idziesz do Twojej prawdziwej wielkości i Twoja krystaliczna dusza realizuje się i materializuje we wszystkim tym, co robisz. Bo każda Twoja myśl się materializuje, każde Twoje słowo się materializuje. Zadbaj więc o to, by to wszystko, co się zmaterializuje, było zgodne z Tobą. Do zobaczenia za tydzień na naszej 80. ceremonii, czyli zupełnie nowym cyklu. I pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych inspiracji, motywacji, zabierz tą osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniasz coś w sobie, zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas i zmieniamy coś na ziemi i we wszechświecie. Niech Twoje myśli będą krystalicznie czyste. Niech Twoje słowa będą krystalicznie czyste. Niech Twoje intencje będą krystalicznie czyste i zgodne z Tobą. A zobaczysz, że Twoje życie przyniesie dokładnie takie krystalicznie czyste, idealne rezultaty. W 100% zgodne z Twoją duszą wyższą. Dziękuję. Bardzo proszę, zostaw po tym spotkaniu komentarz, chociażby serduszko, że te przesłania są jasne i wszystko rozumiesz. Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bukardi.